Siostry i bracia, miarą ofiarności człowieka nie są kilogramy złota i srebra, które daje, ale to, co czuje jego serce, kiedy daje. Uboga wdowa wrzuciła do skarbony świątyni jerozolimskiej 1 grosz i pochwalona przez Jezusa za swoją ofiarność nie przestaje być chwalona przez wszystkie wieki i na wszystkich miejscach, gdziekolwiek czytana jest Ewangelia. Chciałbym dzisiaj mówić o ludzkiej ofiarności. Można do tego tematu podejść na różne sposoby. Pewien kaznodzieja wziął za temat swojego kazania właśnie ofiarę, tę materialną ofiarę. Stał na ambonie i mówił do zebranych: siostry i bracia, umiłowani w Chrystusie Panu, pytam was dzisiaj, czy 2 złote to jest ofiara? Czy 5 złotych to jest ofiara? Czy 10 złotych to jest ofiara? Po tej serii retorycznych pytań powiedział: siostry i bracia, ofiara to jest wtedy, tu położył ręce na piersi, jak cię tu zaboli. Czy miał rację? Wydaje mi się, że nie miał racji. Ofiara na pewno kosztuje. Musi kosztować. Masz czegoś mniej, musisz czegoś zrezygnować. Ale ofiara, ta materialna, nie boli. Jeśli boli, to znaczy, że dałeś komuś na coś pieniądze, ale to nie była ofiara. Może cię do tego jakoś zmuszono. Może postawiono cię w takiej sytuacji, że głupio byłoby ci nie dać. Może chciałeś, żeby ktoś się po prostu od ciebie odczepił. Może chciałeś się przed innymi popisać. Może zależało ci na tym, by cię chwalono. Ale jeśli zabolało, to nie była to ofiara, bo ofiara nie boli. Mówię o tym, bo Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do ofiarności. Słowo Boże mówi bardzo konkretnie i bardzo pięknie. Słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu w księdze proroka Izajasza. Dziel swój chleb. Czasem wprost o chleb będzie chodziło, ale częściej ten dzielony chleb jest symbolem, obrazem zaspokajania najrozmaitszych ludzkich potrzeb. Czy widzimy te potrzeby? Czy poruszają one nasze serce? Czy skłaniają one do dzielenia się z innymi tym, co mamy sami? Mówiąc jeszcze jaśniej i prościej, siostro i bracie, czy potrafisz być dobrym człowiekiem, takim po ludzku dobrym, zauważyć biedę i pomóc? Czy potrafisz mieć serce, zrobić coś dobrego, dać komuś coś i ucieszyć się tym? Tacy ludzie są solą ziemi. Nadają smak i chronią przed zepsuciem. To dusza świata. Ewangelia ostrzega, by sól nie utraciła swojego smaku. Ostrzega, by nie stracić w sobie tej dobroci, która chyba w sposób naturalny jest w nas, w naszych sercach, jako odbicie dobroci Pana Boga. Zastanówmy się nad tym, czy zachowaliśmy smak, zachowaliśmy dobroć. Czy potrafimy być ofiarni? Wrócę do pierwszego zdania z tego kazania. Miarą
ofiarności człowieka nie są wcale kilogramy złota i srebra, ale to, co czuje przy dawaniu ludzkie serce. Jeśli chcesz poznać, czy jesteś dobry, czy jesteś ofiarny, to obserwuj swoje serce. Obserwuj i nazywaj emocje, które rodzić się będą w tobie, w sercu, gdy będziesz dawał komuś swoje pieniądze. Jeśli boli, jeśli to jakoś uwiera, to nie dałeś żadnej ofiary. Jeśli cieszy cię to i raduje, to dałeś swój dar. Taki, jaki mogłeś. Twoje serce ci powie, czy jesteś ofiarny, czy jesteś sknera. Czy jesteś dobry, czy tylko dobroć udajesz. A jeśli nic nikomu nigdy nie dałeś, to znaczy, że nie masz żadnych ludzkich więzi i wszyscy są dla ciebie obcy i z nikim nic cię nie łączy. A to znaczy, że jesteś bardzo samotny. A to znaczy, że jesteś bardzo biedny. Podaj twój chleb zgłodniałemu i nakarm duszę przygnębioną.